21 stycznia, Moc Boża. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Pierwszy rozdział, 16 wiersz. Pierwszą rzeczą, jaką zauważyłem, był olśniewający blask na górze oddalonej o kilka kilometrów. Następnie zobaczyłem potężny obłok kurzu i odłamków. W tej samej chwili pierwsza fala zatrzęsła moim samochodem. Zauważyłem, że byłem świadkiem potężnej eksplozji. Tym wybuchowym czynnikiem był niewątpliwie dynamit. Słowo teo pochodzi od greckiego dunamis, moc. Apostoł używa tego słowa w Rzymian 1,16 w związku z dziełem zbawienia. Podaje, że Ewangelia dotyczy potężnego Boga, którego moc jest w stanie zbawić człowieka od grzechu i dać mu życie wieczne. Dlatego Paweł nie wstydzi się Ewangelii. Jest ona bowiem związana z mocą Bożą. Apostoł wyjaśnia w początkowych rozdziałach listu, że ludzie sami nie są w stanie uwolnić się od skutków grzechu. Lecz bez względu, jak bardzo będziemy się starać, nie uwolnimy się od zepsucia, która przenika naturę człowieka. To jest powód, dla którego potrzebujemy Bożej mocy. Bóg może dokonać tego, czego nie jesteśmy w stanie uczynić sami. To właśnie jest tą dobrą wieścią. Według apostoła Boża moc związana jest ze zbawieniem, które oznacza wyratowanie, zachowanie. Zbawiająca moc Boża uwalnia ludzi od kary za grzech. Zbawienie jest z jednej strony ujawnieniem, a z drugiej strony zbawienie jest z jednej strony ujmowaniem, a z drugim dodawaniem. Z jednej strony między nami, innymi, zachowuje Bóg ludzi od gniewu, od nieprzyjaźni wobec Boga, od grzechu, od zgubienia, od marności, od jarzma niewoli, od zdemoralizowania, od choroby. Z drugiej strony zbawienie przynosi pojednanie z Bogiem i mnóstwo błogosławieństw. Jezus według Mateusza przyszedł, by przynieść zbawienie swemu ludowi. Zbawienie jest dziełem Boga i odnosi się do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. W pewnym sensie już zostało dokonane i zapewnione dzięki śmierci Jezusa na krzyżu, przyniesionej raz za wszystkich, ale jest także teraźniejszym doświadczeniem tych, którzy przyjmują Boży dar i uczą się chodzić z Bogiem. Natomiast pełnia zbawienia się okaże, gdy Jezus przyjdzie na obłokach niebios. Dziękuję.